Mam tu jeszcze, żeby otworzyć skrzyneczkę. Zaraz zobaczymy, jak tak sobie otworzymy. 2,25, a mamy, dobra, więc otworzymy sobie jeszcze tutaj skrzyneczkę na koniec. No i tak. Za 5 dni tam na fanpage'u napiszę, co tam się właśnie. O! Jeszcze tak na samym starcie mam dla was pewnego deala. Otóż, jeżeli ten film dobije 1000 wyświetleń, to rozdam wam skina za 5 dolarów. Natomiast, jeżeli dobije on ponad 150 łapek w górę, to również wam rozdam 5 dolarów. Więc, czyli jeżeli w sumie ten film będzie miał 1000 wyświetleń i koło 150 łapek w górę lub więcej, no to rozdam wam 10 euro. No proste, logiczne. I jeszcze chciałem dodać, że w konkursie na kosa, którego organizuję razem z moją ekipą, zostały dodane nowe zadania, więc pierwsza linijka opisu. Zapraszam i powodzenia. Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jestem Croxy. Dzisiaj taki nietypowy troszeczkę odcinek, ponieważ znajdujemy się dzisiaj w Counter-Strike'u. Nie będzie to opening skrzynek. Będziemy sobie... Dzisiaj będziemy sobie właśnie typować wyniki PGL Kraków 2017. Ja mam tutaj już przygotowane euroski, żeby właśnie zakupić sobie naklejki wszystkich drużyn, więc no kosztuje to mniej więcej 16 euro, więc musiałem wymienić swoją koskę na właśnie takiego Falchiona, więc zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Na początku odcinka pewnie mieliście giveaway, więc tak. No, wszystkie naklejki koło kosztują tak 16 euro, bo 16 drużyn jest to tak z hakiem troszeczkę. Właśnie 90 centów kosztuje właśnie jedna naklejeczka, więc my sobie tutaj już klikamy zdobyć przedmioty. Zakupujemy sobie po jednej naklejce drużyny. Tutaj właśnie też fajne, że można sobie tak właśnie wiele wybrać. To się zalicza do koszyka, więc tak, no. 16 euro to są, będę kosztować, zaraz zobaczymy. Tak, myślę, że tak 15 z hakiem, 15, 14, bo to po 90 centów chodzą, nie? Więc tak zaokrąglimy sobie. Więc naprawdę tutaj by mi zależało, żeby troszkę tych łapeczek w górę było. I jest tutaj oczywiście także sprawa Virtusów, którą także poruszę, bo to też będzie trzeba wytypować. Dobra, tam jeszcze możecie wejść tam pierwszą linkę opisu, tam wiecie, giveaway na kosę. Dobra, 14,40 euro. Mam już po jednej naklejeczce z każdej drużyny, więc przechodzimy sobie do kasy. No, kupujemy sobie, mam 16 eurosku, potem może jak start wreszcie sobie otworzymy skrzyneczkę. Dobra, więc zakupiłem naklejki. Naklejki są ładne, powiem, że mi się podobają, nawet bardzo mi się podobają. To charakterystyczny taki ten tutaj. To mi się bardzo podoba, naprawdę, więc Valve się postarało. No, więc mamy tutaj wszystkie naklejeczki i tak. Przechodzimy do typowania. Jedna z dwóch drużyn, która awansuje bez porażki, więc tak. Osobiście mi się wydaje, no myślę, że Virtusi tak nie wrócą, żeby trzy mecze wygrać bez porażki. Ja tutaj bym bardziej stawiał na FaZe Clan albo właśnie na SK Gaming, więc myślę, że postawię tutaj na SK Gaming, więc wytypujemy sobie, że wygrałem bez porażki, że awansuję bez porażki. I tak. Jedna z dwóch drużyn, która odpadnie bez wygrania żadnego meczu, więc... No tutaj chciałem na Virtusów, ale... No nie wiem, ja nie wiem, czy oni tak po prostu wrócą, żeby tak po prostu wyjść z grupy i potem odpaść, czy po prostu nawet nie wyjdą z grupy, więc... Ja tutaj bym sobie dał... Postawił na Vega Squadron, to jest bodajże chyba rosyjska jakaś organizacja, jak się mylę, to mnie poprawcie, bo pierwszy raz tą organizację właśnie na oczy widzę. Ale naprawdę, naklejka mi się mega podoba. No i tak, tutaj jeszcze pozostaje 7 drużyn, które awansują z fazy grupowej, więc tak. Myślę, że to będzie na pewno Natus Vincere. Myślę, że to będzie również FaZe Clan na pewno. Cloud9 myślę, że też. Fnatic myślę, że też. I tak, tutaj troszkę tak się robi nieciekawie. G2. Myślę, że też. No myślę, no myślę, że po prostu Virtusi, no oni naprawdę, oni ostatnio naprawdę fatalnie grają, obiecują, że wrócą, no ale
No coś nie udaje im się wrócić, więc myślę, że teraz w Krakowie, na tej swojej ojczystej ziemi po prostu, no myślę, że chociaż uda im się dotrzeć do tego ćwierćfinału, myślę. I tak, co nam tu jeszcze zostało? No, myślę, że Penta nie awansuje. Stawiałby... A, na Australii, na Astralis jeszcze nie postawiliśmy. A to myślę, że to będzie właśnie Astralis. Chociaż polemizowałbym, może to też być Team Nord. Kurde, ciężko będzie. Dobra, Astralis. Mam nadzieję, że to jakoś... jakoś się sprawdzi, więc tak, tak wygląda nasze właśnie typowanie na właśnie PGL Kraków. Myślę, że chociaż troszkę się sprawdzi z tego, myślę, że... No myślę, że SK Gaming bez większych problemów, myślę, że wygrają właśnie te trzy mecze bez porażki. Nie jestem pewien do tego Vegas Squadron, no, ale myślę, że tak. No więc to już chyba wszystko. Tak, to już wszystko, no. Więc zostało tutaj 5 dni jeszcze do końca typowania. Zobaczymy, jak to wszystko wypadnie. Mam tu jeszcze, żeby otworzyć skrzyneczkę. Zobaczymy, jak tak sobie odpowiem. 2,25, a mamy, dobra, więc otworzymy sobie jeszcze tutaj skrzyneczkę. No, koniec? No i tak. Za 5 dni tam na fanpage'u napiszę, co tam się właśnie... O! Scout! Scout! Nice! Ej, co jest? Dragon Fire! Co się stało? Scout Dragon Fire, lekkie zużycie! Co? Co? Co się stało? Przecież to miało być typowanie, a wypadł Scout Dragon Fire! Co się stało? 18 euro! Co tu się stało? Co się stało? Jedną skrzynkę otworzyliśmy! Scout Dragon Fire! Ja pierdzielę, co się stało? Ej, w ogóle nie wierzę! Wiedziałem, że kiedyś nadejdzie ten czas, że tak otworzy sobie od skrzyneczkę i wy... Co? Ej, to mamy naprawdę kozak odcineczek! Takie typowanie i jeszcze wypadł Scout Dragon Fire! Jezu, jak mi serducho wali! O kurde! Za to łapka w górę się należy! Łapeczka w górę za to się należy! Kurde, Scout Dragon Fire! I gitara w sumie, naklejki się zwróciły! Kurde! O Jezu! O, dobra, więc ja się tutaj już z wami żegnam. Dzięki, że byliście, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcję oczywiście. No i co? Trzymajcie się. I piątka, yo!